Moim gościem, a właściwie my jesteśmy gośćmi Marcina Gortata. Marcin, tak szczerze powiedz, czym ty lubisz się zajmować poza koszykówką? Jaki masz fan? Nie wiem, jeździsz na motocyklach, ścigasz się na ścigaczach. No teraz na kosiarkach to też było dosyć interesujące. No dzięki naszemu partnerowi Briggs & Stratton razem z Mamedem Kalidowem mieliśmy szansę dzisiaj pościgać się na kosiarkach, które zostały oczywiście przygotowane przez firmę Briggs & Stratton. Nie da się ukryć, że jestem troszkę zawiedziony, ponieważ w Orlando otrzymałem taką zwykłą kosiarkę, na której się nie siedzi i chyba będę musiał złożyć reklamację, ponieważ chciałbym dostać taką jeżdżącą. Fajna zabawka. To, że jestem gadżeciarzem, z tego słynę, że jestem gadżeciarzem, niestety tego typu jeszcze zabawki mi brakuje, dlatego jak najbardziej postaram się ją nabyć w najbliższym czasie. Ale podobno masz fajną zabawkę w garażu w Orlando. Czym jeździsz? No obecnie jeżdżę dwoma samochodami w Orlando, a w Polsce trzecie, które zostało w tym momencie, że tak powiem, dorzucone i wielkie podziękowania dla naszego nowego partnera Porsche, które ufundowało auto Porsche Panamery. I no nie da się ukryć, że jak dostawałem się do NBA, mój agent kiedyś mi powiedział, że jak będę wystarczająco dobrym graczem, któregoś dnia będzie jeździł Porsche. Wygląda na to, że doczekałem dnia, kiedy stałem się dobrym graczem, ponieważ w końcu mam Porsche i oznacza to, jest to znak, że tak naprawdę musiałem coś w NBA osiągnąć. W zeszłym roku mówiłeś, że nikt nie zastąpi Steve'a Nasha i ten sezon zdecydowanie to pokazał. Teraz chciałbym zapytać o reprezentację. Jak sobie wyobrażasz, który z chłopaków jest w stanie wykorzystać ciebie tak, jak wykorzystywał chociażby w jakieś tam jasy Steve, czyli grać pick and roll, dogrywać ci piłki? Tomek Gielo? Jeżeli chodzi o Tomasza Gielo, to myślę, że to jest zawodnik, który jest bardziej skrzydłowym niż rozgrywającym. Oczywiście zagramy może jednego, dwa pick and rolla w czasie meczu okazjonalnie, ale nie będzie to chyba nominalna jedynka. Myślę, że taką osobą, która będzie najbardziej szukała zawodnika, jest Krzysiu Szubarga i jest to rozgrywający, który gra dla zespołu, rozgrywający, który znajduje wysokich graczy pod koszem i tego będę na pewno oczekiwał od rozgrywającego, który będzie prowadził grę polskiej reprezentacji. Dick Barman w jakichś wywiadach wspominał, że przede wszystkim będzie cisnął obronę, że będzie stawiał na obronę, bo wiadomo, że żeby dopracować ofensywę, to jednak trzeba trochę więcej czasu. Jak uważasz, czy to rzeczywiście jest taki element, który może zrewolucjonizować grę reprezentacji? No przede wszystkim od tego się zaczyna. Jeżeli myślimy o zwycięstwie, to trzeba przede wszystkim poprawić obronę i rok temu awansowaliśmy do Mistrzostw Europy bez obrony praktycznie, improwizowaliśmy. Najważniejsze jest to teraz, żeby poprawić naszą obronę, rotację, żeby każdy, który się pojawi w zespole, wiedział, co robi, żeby każdy był wcześniej na danym miejscu i jeżeli poprawimy obronę, jest zespołowość, to myślę, że atak się nie trzeba martwić, ponieważ no, mamy naprawdę dużo broni w naszej reprezentacji, które mogą kąsać z półdystansu czy spod kosza i nie powinno być z tym problemu. Co tobie teraz, Marcin, jest najbardziej potrzebne? Przede wszystkim zdrowie. Chyba nic więcej w życiu nie potrzebuję, jedynie zdrowie. Zdrowie i szczęście, żeby kontuzje mi omijały. Jest to rzecz, która jest tak bardzo zaniedbywana przez wiele osób, a jest najważniejsza. Zdrowie, nic więcej. I tego życzę Marcinowi zdrowia i sukcesu na Eurobaskecie 2013 w Słowenii.